Przede wszystkim zanim obejrzysz ten film, muszę Ci przekazać, że prawda nie smakuje jak kola. Jak pijesz kolę, to możesz z pewnością powiedzieć, to jest smaczne. To jest po prostu smaczne. To jest przyjemne dla języka jest smaczne. Jak pijesz kolę, to wiesz, że to jest smaczne. Jest taki oczywisty ten smak, taki bezpośredni. Tak uderza cię bezpośrednio. I nie ma wątpliwości. Wiesz, że to jest po prostu takie słodkie i smaczne. Jak pijesz sok z warzyw i nie jesteś przyzwyczajony do tego i nie pijesz często, pijesz na przykład po raz pierwszy albo pierwszy raz od długiego czasu pijesz sok z warzyw, to pijesz i masz takie mieszane uczucia. Tak. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem czy mi to smakuje. Jak rozbudujesz swoją świadomość smakową, z czasem nauczysz się doceniać ten dziwny smak, widzieć w tym różne niuanse, odczuwać te różne przyjemne fragmenty tego smaku, te zmiany, gdzie czuć to warzywo, później to warzywo. Z czasem, jak rozbudujesz swoją świadomość, to nauczysz się doceniać i widzieć piękno w tym smaku. Ale na początku, jak pijesz, to jest takie dziwne. Tak samo z prawdą. Jak zderzasz się w swoim życiu z jakąś trudną, skomplikowaną prawdą życiową, to na początku może sobie myślisz: Rozumiem, że to tak działa w życiu, ale to jest smutne. Albo mówisz: Rozczarowałem się. To jest niesprawiedliwe. Takie smutne to jest takie niefajne. Jak zderza się z pewnymi prawdami życiowymi, to na początku widzisz to, że to jest nieprzyjemne, smutne, niefajne. Ale z czasem, jak rozbudujesz swoją świadomość, to te takie głębsze prawdy, te takie skomplikowane prawdy, te takie trudne emocje staną się czymś, co potrafisz docenić i zobaczyć piękno w tym. Tylko musisz rozbudować swoją świadomość, mieć większą wiedzę. Musisz dojrzewać. Musisz dojrzeć do pewnego punktu, gdzie jesteś w stanie docenić to coś, co dawniej uważałeś za smutne. Więc w tym filmie przekażę pewne takie prawdy, które zostawiają taki może trochę nieprzyjemny smak, ale z czasem nauczysz się doceniać te prawdy. Przekażę perspektywy na temat tego, co to znaczy kochać? Wiele razy w swoim życiu mówiłeś: Kocham to, kocham tamto, kocham tą osobę. Ale co to znaczy kochać? Perspektywa. Kochać to znaczy uznawać tą rzecz albo tą osobę, którą kochasz, jako ja. Uznajesz tą osobę, jako ja. Powiedzmy, że jest jakaś osoba, nie? I mówisz, kocham ją. To praktycznie w tym momencie, gdzie kochasz, to uznajesz tą osobę jako ja. Stajesz się jeden organizm z tą osobą. I tak jak sobie życzysz najlepsze, to teraz życzysz sobie i tej osobie równo najlepsze. Bo Ty teraz jesteś takim większym organizmem, który składa się z Ciebie i tej osoby. I te decyzje, które podejmujesz, podejmujesz po to, żeby ten organizm był w jak najlepszym stanie. Bo jak jesteś sam, to życzysz sobie najlepsze. Kochasz siebie do pewnego stopnia, nie? Może jakieś części siebie nie kochasz, jakieś aspekty siebie, jakieś fragmenty twojego charakteru, może je nie kochasz, ale ogólnie życzysz sobie najlepsze, nie? Tak, Chcesz, żeby ci było dobrze, chcesz, żeby ci było miło, chcesz być dobry, chcesz robić dobre rzeczy, chcesz odczuć fajne emocje, doświadczyć coś miłego, chcesz, żeby było fajnie. Więc teraz jak mówisz ja, jak kochasz kogoś i mówisz ja, to wliczasz tą osobę też. Ja chcę, żeby było dobrze. To teraz, jak kochasz pewną osobę, to jak mówisz ja, chcę, żeby było dobrze, to chcesz, żeby było dobrze tobie plus tej osobie jako jeden organizm. I wiele razy podejmiesz trudne decyzje. Na przykład, czasami podejmiesz taką decyzję, że ten organizm, żeby był w lepszym stanie, to w pewnych specyficznych okolicznościach. Muszę zadziałać tak, że mi będzie gorzej, a tobie będzie lepiej. I podejmujesz tą decyzję, nie tak, że robię to dla Ciebie, robię to dla Ciebie. I później czekasz, aż Ci się zwróci, aż ta osoba się odwdzięczy. Nie, nie, nie. To są tanie gry, to, to nie jest miłość. Robisz pewną rzecz, na przykład poświęcasz się albo Idziesz gdzieś, robisz coś, co nie jest przyjemne dla Ciebie. Robisz to, bo na przykład wiesz, że tej osobie ekstremalnie zależy na zrobieniem pewnej rzeczy, a dla Ciebie będzie to nieprzyjemne, ale cały organizm będzie w lepszym stanie, jeżeli Ty poczujesz trochę te nieprzyjemne emocje, trochę Ci nie będzie najlepiej, a tej osobie będzie bardzo dobrze, to cały organizm będzie w lepszym stanie. Ja będę w lepszym stanie. A czasami. Podejmiesz takie decyzje, gdzie zrobienie pewnej rzeczy będzie ekstremalnie trudne i ciężkie dla Twojej psychiki. I ta osoba, Twoja osoba na przykład, chce, żebyś to zrobił, bo jej będzie dobrze dzięki temu. I Ty podejmujesz decyzję tak, żeby organizm był w lepszym stanie, i podejmujesz tę decyzję tak, że nie tym razem nie zrobię tego, bo jak zrobię to, to będę w okropnym stanie i nie potrafię tego znieść. Więc rozczarujesz tą osobę, bo nie zrobisz tego czegoś dla tej osoby, i robisz to, bo rozumiesz, że ta osoba rozczaruje się, ale poradzi sobie z tym i spróbuje, i znajdzie sposób, żeby dać tej osobie to, czego potrzebuje od tego doświadczenia, dlaczego chce zrobić tą rzecz i co jej to da. Więc szukasz sposobu, żeby zapewnić te potrzeby, które ma ta osoba w inny sposób, ale tej rzeczy nie zrobisz i ta osoba się rozczaruje, ale ty będziesz w lepszym stanie i cały organizm dzięki temu będzie w lepszym stanie, bo czasami zrobisz coś i powiesz: "Dobra, poświęcę się" i poświęcasz się w taki sposób, że to cię zniszczy. Tak, znasz siebie i wiesz, że to wprowadzi cię w gorszy stan, będziesz się czuł źle ze sobą i cały organizm będzie w dużo gorszym stanie. I ja, czyli ja plus ta osoba będzie w bardzo złym stanie. Więc podejmujesz takie trudne decyzje, wiele razy rozczarujesz ludzi z miłości żeby im było lepiej i tobie było lepiej razem bo co z tego, że poświęcisz się i zrobisz coś dla kogoś i później będziesz czuł żal będziesz się czuł okropnie, będziesz się czuł źle i ta osoba będzie z tobą i będzie miała do czynienia z całymi tymi negatywnymi emocjami, które masz i cały organizm jest w gorszym stanie i ta osoba traci więc Wiele razy będziesz musiał podjąć takie różne trudne decyzje. I to, że robisz to z miłości, nie będzie zauważone. To nie jest kwestia, widziałeś, ja zrobiłem to, więc pamiętaj o tym. Nie, 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 nie. nie. Jak robisz to z miłości, to robisz to. I to jest oczywiste, że to zrobię i koniec. Tak jakby nie ma wątpliwości, nie ma tłumaczenia, zrobię to, bo to będzie najlepsze. Z tą wiedzą, którą mam, z tymi rzeczami, które wiem do tej pory. Uważam, że to jest najlepsza decyzja. I nie zawsze będziesz miał rację. Czasami się pomylisz, czasami podejmiesz decyzję, która nie wyszła najlepiej. Ale starasz się. Próbujesz, działasz w życiu, robisz i popełnisz błędy. To się stanie tak czy inaczej. Zbierasz jak najwięcej wiedzy, wiedzy masz i podejmujesz tą decyzję, żeby ten organizm, ty plus ta osoba, był w jak najlepszym stanie. I nie będziesz doceniony. I pewne rzeczy zrobisz i rozczarujesz tą osobę i. Później ty zauważysz, że dzięki temu było lepiej, mimo to, że ta osoba się trochę rozczarowała ogólnie, długoterminowo było lepiej. i Ta osoba nie będzie pamiętała i powie ci, o, miałeś jednak rację, że zrobiłeś to tam. To się zgubi. Jeżeli chcesz, żeby miłość była zauważona, to nie jest miłość, tylko to jest twoje ego. Chcesz być dobry, chcesz pokazać, że jesteś dobry, chcesz być doceniony, to jest ego, to są ego potrzeby. Teraz miłość ma poziomy. Ty możesz kochać kogoś, ale do pewnego stopnia. Na przykład, uznajesz jako ja sporo części tej osoby, którą masz przy sobą, nie? Masz jakąś osobę, którą kochasz, nie? Sporo części tej osoby, różne aspekty charakteru, zachowania, sposób życia, myślenie, sporo części tej osoby uznajesz jako ja. Są fajne, lubisz je i uznajesz je jako ja ich, życzysz im najlepiej i działasz tak, żeby było jak najlepiej, nie? Tobie plus tej osobie. Ale ta osoba ma pewne części, które nie lubisz. Ma jakiś mrok w sobie, ma jakieś traumy, co jakiś czas wychodzi na pierwszy plan w tej osobie, twojej osobie na przykład wychodzi na pierwszy plan jakaś toksyczność, toksyczność, mściwość, jakiś, te, jakiś mrok. Każdy człowiek ma jakiś mrok w sobie i to wychodzi. Jak to widzisz, jak wychodzi na pierwszy plan, to nagle mówisz: O, to, to nie jestem ja. To nie uznaję tego jako ja. Boisz się tego, nie wiesz jak sobie radzić z tym, z jakąś ekstremalną toksycznością, ściwością, takimi toksycznymi zachowaniami. Nie, nie ogarniasz ich, boisz się ich, nie, nie wiesz jak sobie radzić w tych rejonach, nie tego mroku, nie, nie wiesz co to jest, nie chcesz mieć z tym do czynienia i odpychasz wtedy tą osobę. Mówisz: Tego nie chcę. Tego. Nie uznaję jako ja, i nie będę tutaj w tym momencie życzył Tobie i mi równo na, najlepiej, bo to nie wchodzi w grę. To nie jestem ja, to nie uznaję to jako ja. Jak zbierasz wiedzę, to możesz kochać bardziej i możesz kochać lepiej. Jak zbierasz wiedzę, jak dowiesz się, dlaczego na przykład ta osoba zachowuje się w taki sposób, jaki ból kryje się pod powierzchnią, jak mógłbyś pomóc. Zaopiekować się, uznać tą część mroczną tej osoby jako ja i zaopiekować się tak, jakbyś się zaopiekował sobą. I zaopiekować się tą mroczną częścią. Żeby to zrobić, to musisz zrozumieć, jak to działa, co się dzieje, dlaczego ta osoba się tak zachowuje, bo tak na powierzchni wygląda to tak, że ta osoba jest po prostu zła teraz, o Boże. Ale jak poznasz ten ból, co się tam kryje pod tym, to może nauczysz się radzić sobie z tym, wiedzieć, jak zadziałać, czego potrzebuje ta część tej osoby, która jest w takim mroku. I idziesz w kierunku pokochania bardziej tej osoby, nawet tej mrocznej części, części. I to się nie stanie tak od razu. Nie możesz zdecydować się, że o, ta osoba ma taki mrok i jest toksyczna i będę ją kochała. Mimo wszystko. Będę kochał tą osobę. Mimo wszystko. Nie możesz zdecydować. Bo jak boisz się pewnych rzeczy, pewnych aspektów osobowości, Pewnego mroku, boisz się tego zachowania, to nie możesz tak zdecydować się, że o, pokocham to. Możesz po prostu próbować, próbować zrozumieć tą osobę i to kieruje cię w kierunku ekspansji i ewentualnego pokochania nawet tego, nawet tego mrocznego elementu tej osoby. Z miłością to nie jest tak, że decydujesz się, że pokocham, tylko. Możesz iść w kierunku więcej miłości albo iść w kierunku mniej miłości. Teraz, oprócz tego, że wiedza pomoże ci pokochać bardziej, to wiedza też pomoże ci sprawić, że będzie dobrze. Bo sama miłość, to, że kochasz kogoś, nie sprawi, że będzie dobrze. Nie? Wiesz o tym. Ty kochasz siebie, nie? Chcesz, żeby ci było dobrze? Życzysz sobie najlepsze. Ale wiele razy nie masz wiedzy. Nie masz wystarczająco wiedzy, żeby sprawić sobie przyjemność, żeby sprawić, że będzie ci dobrze. Żyjesz na tym świecie i musisz ogarnąć też, jak to działa, jak to działa, co muszę zrobić, żeby było dobrze. To, że życzysz sobie, to nie wystarczy. Musisz mieć wiedzę, żeby wykonać pewne rzeczy, żeby zrobić pewne rzeczy, żeby rzeczywiście było ci dobrze. Więc wiedza pomoże ci sprawić, że będą rzeczywiście efekty. Bo rodzic może kochać swoje dziecko, ale nie wie, jak się zachować, nie wie, co zrobić, żeby to dziecko miało fajne życie, nie? Może popełniać okropne błędy, ale z miłości tak. Nie ma wiedzy, robi głupoty, karmi na przykład to dziecko bardzo, bardzo nie, niezdrowym jedzeniem i nie wie, co robi. Jest brak wiedzy i robi to z miłości. Chce, żeby było dobrze, ale sprawia ból na dłuższą metę dziecku, nie? Bo wiedza jest potrzebna. Wiedza pomoże Ci podjąć decyzję, żeby było dobrze rzeczywiście, bo samo to, że kochasz, nie wystarczy, i pomoże ci kochać też bardziej. Bo jak zbierasz wiedzę, jak widzisz, że coś się dzieje, na przykład czego nie możesz pokochać, pewna osoba zachowuje się w pewien sposób i nie możesz tego pokochać, jak zaczniesz zbierać wiedzę na ten temat, co się tutaj naprawdę dzieje, to może powoli zaczniesz kochać. Bo zaczniesz oganiać i przestaniesz się tego tak bardzo bać. Więc, to, że kochasz, super, ale wiedza jest równie potrzebna. Musisz mieć wiedzę. Inaczej nie sprawisz, że będzie dobrze tobie i tej osobie. Uznajesz tą osobę jako część Twojego organizmu, jako część większego organizmu. Jako ja. Ty to jesteś też ja, nie? I życzysz najlepsze i chcesz, żeby było dobrze. Musisz mieć wiedzę, żeby sprawić. Że będą efekty jakieś, że rzeczywiście będzie dobrze. Teraz. Dlaczego myślisz, że rodzice kochają swoje dzieci łatwiej niż obce dzieci, albo łatwiej niż kogoś z zewnątrz, obcego? Dlaczego rodzice kochają łatwiej? Łatwo jest pokochać swoje własne dziecko. Dlaczego? Bo bardzo łatwo. Uznać swoje własne dziecko jako ja. Będziesz życzył swojemu dziecku najlepsze. Będziesz kochał swoje dziecko. Bo bardzo łatwo jest uznać to dziecko jako ja, bo dosłownie to dziecko jest ty. Jak patrzysz się na swoje własne dziecko, masz dziecko, patrzysz się na to dziecko, to widzisz, że to jesteś ty. Widzisz, że to jest z ciebie. Tak nawet widzisz, że ma twoje oczy na przykład albo twoje usta. Tak Wierzę, że to jesteś ty. Wiesz, że to jest fragment Ciebie, że to wyszło z Ciebie. Więc przez to, że dosłownie widzisz to, że to jesteś Ty, to łatwo ci uznać to, że to jesteś Ty. Więc Ty plus to dziecko jesteście jeden organizm. Jak mówisz, ja, to wliczasz też to dziecko. I wiele razy rodzice są w stanie poświęcić nawet swoje własne życie dla dziecka. Dlaczego? Bo chcą, żeby ten organizm, ja plus dziecko, było w jak najlepszym stanie. I czasami ja plus dziecko to jest jeden organizm. Jestem ja. Ja to jestem ja i dziecko. Jesteś rodzicem, nie? Ty i to dziecko to jesteś ja. I to jest jeden organizm. Jeżeli przychodzi z zewnątrz jakieś niebezpieczeństwo i będzie krzywda, i widzisz, że idzie krzywda, to podejmiesz tak decyzję, żeby ten organizm był w jak najlepszym stanie. Jeżeli ten organizm ma stracić coś, ten organizm. Ja plus dziecko ma stracić coś, bo idzie niebezpieczeństwo i co stracimy, to automatycznie tak z natury podejmiesz tą decyzję, że na przykład ty się poświęcisz, żeby dziecko żyło. Z tego powodu, że ten organizm, ty plus dziecko, będzie w lepszym stanie ogólnie, jak straci tą część, którą jesteś ty. Bo jest starsza, jest słabsza, już ma mniejszy potencjał, a dziecko jeszcze ma duży potencjał. Jeszcze jakieś młody to będzie chronione przez społeczeństwo, będzie miało wsparcie, nauczyło się parę rzeczy od ciebie, może nie popełni tych samych błędów, ma dużo życia przed sobą i ten organizm, ja plus dziecko, przeżyje dłużej i są większe szanse na dobre życie, jeżeli ja odpadnę. I te decyzje są automatyczne. Rodzic nie mówi poświęcę się dla dziecka, bo ja jestem dobry, a ty nie jesteś dobry. To jest automatyczne, to jest natura. Pewni ludzie może tego nie zrobią, bo mają ogólnie mało miłości w sobie, dużo strachu, nie potrafią kochać swoje dziecko wystarczająco. Są tacy ludzie. Mają tak dużo bólu, tak zblokowani są traumami i strachem, że nie może wyjść z nich takie, taka miłość. Ale zazwyczaj rodzic poświęci się dla dziecka, bo to jest takie instynktowne. To nie jest tak, że ty jesteś dobry albo zły, czy coś takiego. To jest natura i natura jest piękna. Natura wie, co robi. Jest powód, dla którego poświęcisz się dla dziecka. Bo ten organizm przeżyje dłużej i będą większe szanse na fajne życie, jeżeli ta młodsza część tego organizmu przeżyje. I tak samo robisz w codzienności. Jak idzie na ciebie jakieś niebezpieczeństwo, nie? Leci coś fizycznego na twoją głowę. Chronisz swoją głowę najpierw. Spadasz gdzieś. Poświęcisz swoje ręce dla głowy. Bo instynktownie organizm cały, jeżeli już będzie krzywda, to lepiej poświęcić coś, to sprawi, że organizm będzie w jak najlepszym stanie. Lepiej stracić rękę niż głowę. To są automatyczne decyzje, tak od razu to podejmujesz, podejmujesz taką decyzję. Chodzi o to, żeby rozumieć i zaczynać widzieć to i rozumieć te zasady, że to, że kocham kogoś, to jest uznawanie tej osoby jako ja. Jesteśmy jeden organizm. I te decyzje, które podejmuję, to podejmuję tak, żeby ten organizm był w lepszym stanie. Nawet jak to oznacza, że rozczaruję tą osobę. I będzie jej przykro i będzie mówiła o, ty robisz tylko to, bo chcę, żeby tobie było dobrze itd. i tak dalej. I nie zobaczy, ta osoba może kocha mniej, może mam mniej miłości, może ty kochasz pewną osobę, a ta osoba nie potrafi kochać tak mocno, tak dużo. Ty kochasz mocno, kochasz dużo części tej osoby, uznajesz prawie całą tą osobę jako ja. I wiele razy podejmiesz decyzje, które rozczarują tą osobę. I ta osoba będzie ci mówiła, że o, myślisz tylko o sobie i tak dalej. I nie będziesz mógł udowodnić tego, tylko ty wiesz, że kochasz. I to jest takie smutne, nie? Myślisz sobie: Miłość. Tak fajnie było, żeby ktoś uznał to, że, że, że kocham. To jest ego. Chcesz po prostu być doceniony, chcesz poczuć, że jesteś dobry, chcesz, żeby ktoś uznał, że jesteś dobry. To już jest ego. Jeżeli masz mocnego, zbudowanego, solidnego, to nie potrzebujesz tego tak bardzo. A jak budujesz solidnego? Nagrywałem wiele innych filmów na ten temat. Praca, zaufanie sobie, robienie rzeczy i zauważenie tego efektu, staranie się na maksa, żeby zobaczyć, że potrafisz coś zrobić, że potrafisz coś zbudować. Buduje się taka solidność, takie uczucie, że mogę, że, że czuję się bezpiecznie. Wtedy nie potrzebujesz tego uznania, bo masz to uznanie cały czas, bo wiesz, że potrafisz, że wiesz, że możesz, że jesteś dobry, że ogarniasz. I nie potrzebujesz dostać tego z zewnątrz. Ale zauważyłeś, że zrobiłem to coś dla Ciebie? Zauważyłeś? Tego nie potrzebujesz, jak masz solidnego. Teraz. Przejdźmy do praktyki. Jak możemy zastosować te zasady i to rozumienie praktycznie? W prawdziwym jakimś przypadku. Ostatnio pewna osoba napisała mi, wiesz co? Mam faceta. Kobieta napisała. Mam faceta. Który ma coraz większy i większy problem z alkoholem? Jak mogę mu pomóc? I wiele ludzi pisze mi. Jak mogę pomóc osobie, która jest na przykład toksyczna. Jak mogę pomóc osobie, która jest bardzo nisko, tak wibracyjnie, w takim gorszym stanie. Jak mogę pomóc. Kocham tą osobę. Jak mogę pomóc? Weźmy ten przykład kobieta mamy mężczyzny, która, który wchodzi coraz bardziej bardziej w picie alkoholu coraz więcej więcej. Ta kobieta nie wie, co zrobić. Chcę mu pomóc i nie wie jak to zrobić. Teraz. Pierwsza zasada. Ty i ten facet, jeżeli kochasz go, to uznajesz siebie i tą osobę jako jeden organizm. I chcesz, żeby ten jeden organizm był w jak najlepszym stanie. Nie ma sensu sprawiać, że niech ta osoba będzie lepiej, bo ta osoba zasługuje więcej, czy coś takiego. Chcesz, żeby cały ten organizm był w jak najlepszym stanie. Jak możesz pomóc tej osobie? Pierwszy krok. Rozumienie. Jesteś w stanie poświęcić trochę czasu, nie dużo, trochę, tyle ile możesz, żeby nie wejść w gorszy stan. Ty, jako kobieta, żebyś nie weszła w taki gorszy stan, gdzie nie ogarniasz swojego własnego życia. Ile czasu możesz poświęcić na zrozumienie więcej na temat powodów, dla których idzie pić więcej i więcej alkoholu. Poczytać na temat alkoholizmu. Poczytać na temat tego, jak się powoli ktoś może stać alkoholikiem. Czytasz na ten temat i uczysz się tak od środka, od ludzi, którzy przeżyli coś takiego, czytasz różne rzeczy, żeby dowiedzieć się, co się tam kryje pod powierzchnią, jak to wszystko działa. To ta wiedza pomoże Ci podejść z takim większym rozumieniem, że no, on, skoro ma ochotę iść i pić tyle alkoholu, to jakiś problem jest, i jak, może do, jak mogę do tego podejść tak łagodnie, i tak dalej. Widzisz, że tam jest jakiś inny problem, i próbujesz podejść w inny sposób, zgodnie z tą wiedzą, którą zebrałaś. Ale nie możesz poświęcić całego swojego życia na ratowanie tej osoby i czytać od rana do wieczora na temat alkoholizmu, i ganiać po innych ludziach, i próbować go zapisać gdzieś, żeby miał pomóc. Nie możesz spełnić całego swojego życia, jeżeli to sprawi, że cały ten organizm będzie w gorszym stanie. Bo może to, że Ty będziesz siedziała cały dzień nad nim i czytała i uczyła się, żeby mu pomóc, to może to sprawi, że nie będziesz miała życia dla siebie, będziesz w gorszym stanie, będziesz zdeprywowana od swoich własnych potrzeb, nie dostaniesz tego, czego potrzebujesz, będziesz w takim żalu, w takim kwasie, w takim negatywnym stanie, przez to, że cały dzień siedzisz wokół tego faceta i teraz cały organizm stracił bardzo dużo. Stracił Twój dobry nastrój, stracił Twoją fajną energię, i ta osoba też straci z tego, z tego powodu. Więc obliczasz, ile możesz pomóc, ile możesz iść w kierunku miłości i rozumienia, żeby organizm się nie rozpadł, żebyś Ty też się nie rozpadła. Teraz. Jak widzisz, że wkładasz sporo energii, tyle ile możesz, i to nie działa, i ten twój facet nadal pije alkohol i nie interesuje się pomocą, to zaczynasz się zastanawiać, czy może jest taka opcja, że ja plus ta osoba w takim związku partnerskim, w takiej konfiguracji, jesteśmy pewnym organizmem, może w takiej konfiguracji, czyli związek partnerski. Ten organizm, ja plus ta osoba, nie będzie w najlepszym stanie. Może, może, jeżeli zmienimy związek, także nie jesteśmy już w związku partnerskim, że ja mogę iść, żyć dalej, znaleźć kogoś innego, ale mamy kontakt i pomogę, na ile mogę, będę przy tobie, pomogę ci. W takiej konfiguracji, że ty pójdziesz, znajdziesz kogoś z kim będzie Ci lepiej. Będziesz ewoluowała, będziesz wkładała więcej fajności do świata, będziesz spełniała się, będzie Ci lepiej i będziesz wkładała więcej fajnej energii. Może zbudujesz rodzinę, dzieci. Zrobisz coś pięknego. Wyjdzie z Ciebie dużo fajnej, pozytywnej energii przez to, że jesteś z kimś innym. I ta osoba może znajdzie kogoś, kto włoży całe swoje życie, żeby ratować tą osobę. I będzie się spełniała. Pewni ludzie mogą znaleźć Ciebie i masz problem, i, i włożą całe swoje życie od rana do wieczora, żeby Tobie pomagać, bo to, to ich spełnia, to sprawia, że czują się lepiej. I może ten Twój facet znajdzie taką kobietę, która będzie się nim zajmowała cały czas i ona się spełni i jemu to pomoże. Bo on potrzebuje tyle energii, żeby włożyć. I Ty, plus ten facet. W takiej konfiguracji, że nie jesteście partnerami, ty żyjesz sobie gdzieś tam, masz swoje życie, jest fajnie, ten partner znalazł jakąś osobę albo nie znalazł, jest sam i cały czas się męczy i cały czas jest w takim samym stanie albo się pogarsza, to w tej konfiguracji ty plus ta osoba, ten organizm wasz ma fajniejszą energię. A jeżeli ty plus ta osoba w konfiguracji związek partnerski, może macie gorszą energię jako całość, jako jeden organizm. Więc zaczyna się zastanawiać, w jakiej konfiguracji ja plus ty będziemy takim organizmem, który wkłada fajniejszą energię do świata. I jeżeli ten facet będzie spadał w, taki, w takie miejsca, gdzie nie ma pomocy od nikogo, i jest bardzo okropnie, pogarsza mu się, bo ty żyjesz sobie gdzieś tam i on nie ma nikogo, jest coraz gorzej. To wracasz i wkładasz trochę energii, żeby mu pomóc, tak, żeby ty plus ta osoba, ten wasz organizm, nie wszedł w bardzo niski stan, ale żeby utrzymał się w jak najlepszym możliwym stanie. Czyli trochę czasu spędzisz, wrócisz i powiesz: Pomogę ci w taki i w taki sposób, pójdę tam, zrobię to, pomogę ci. Włożysz pewną część swojego czasu, tyle ile możesz, żeby pomóc. Ale później wracasz do życia. Żeby ta konfiguracja ty plus ta osoba, żeby wasz organizm był w jak najlepszym stanie. I ten twój facet może od razu rzucić i teksty, jesteś egoistą, myślisz tylko o sobie, i ja potrzebuję pomocy i nie, nie, nie jesteś przy mnie, gdy ja to potrzebuję. To jest niskie. To jest, to jest ta osoba teraz jest w bardzo niskim stanie i to jest bardzo takie płytkie i tanie. To jest takie. Wywoływanie wyrzutów sumienia, żeby zyskać coś dla siebie. To jest egoizm, to nie jest miłość. To jest taki egoizm. Ja chcę, żebyś ty była ze mną, bo ja tak chcę. I wiele razy ludzie, którzy są w bardzo niskich wibracjach, chcą brać i brać i brać i marnują tą pomoc. Nic nie daje. Biorą, 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 wywołują wyrzut sumienia, żebyś dawał więcej. Uderzają w jakieś Twoje czułe punkty, żebyś miał, albo miała wrzut sumienia, żeby dać więcej, bo o, jakie jest trochę problemów, to mnie zostawiasz, tak? Zostawiasz mi jakieś trochę problemów, takie wyrzut sumienia, żeby dostać. I biorą, i nic to nie daje. I Ty wchodzisz w gorszy stan, bo dajesz sobie wszystko. Ta osoba bierze to i kasuje to wszystko, idzie pić dalej. Tak, dostaje, i nic z tym nie robi. I ty plus ta osoba, ten organizm jest w coraz gorszym i gorszym i gorszym stanie. To nie jest miłość. To, to nie jest miłość. To jest może masz chęć i masz intencję zrobić coś dobrego, bo zostanę przy nim i będę, ale to nie daje efektów. Sama miłość nie wystarczy. Musisz mieć wiedzę. Musisz wiedzieć, że jak ja to zrobię, to ja plus ty będziemy w gorszym stanie. Dam ci tyle, ile mogę ale utrzymam się w dobrym stanie i to może oznaczać rozstanie się, żeby ja plus ty była fajniejsza energia. Jeżeli ty nie potrafisz, to przynajmniej ta część, którą jestem ja, potrafię. I może jak wejdę wyżej, to będę miała zasoby, żeby ci jeszcze bardziej pomóc. Chodzi o to, że czasami naturalnie, od razu, tak naturalnie, zgodnie z naturą, przychodzi ci do głowy. Wydaje mi się, że opcja tutaj jest taka lepsza dla wszystkich, że się rozstaniemy, albo będziemy mieli trochę czasu, tak że będziemy daleko od siebie. Że w takiej konfiguracji może coś fajniejszego wyjdzie. Jeżeli czujesz, że to jest właściwa rzecz, to jest natura. Natura ci podpowiada, że to prawdopodobnie jest właściwa rzecz do zrobienia. I masz wiedzę i rozumiesz, że jak pójdę tam, zrobię takie rzeczy, będę w lepszym stanie, będę pomagała, na ile mogę. Jeżeli nie chce, to ok, to nie chcę. I dzięki temu ja plus ta osoba, ten organizm będzie w lepszym stanie. Jeżeli czujesz to, że to jest właściwe, to nie musisz nikomu nic tłumaczyć. Po prostu idziesz i mówisz. Na przykład rozstajemy się. Koniec. I nawet nie tłumaczysz. Może opowiesz to wszystko takim jednym zdaniem, tak? Może trochę dłużej, jeżeli jest potrzeba, ale raz. Raz przekazane, i nie tłumaczenie, a dlaczego uważasz, że to jest dobre i tak dalej. Z pewnością, z pewnością. Z pewnością podejmujesz decyzję. Chodzi o to, żeby wiedzieć, że wiele razy nie będziesz doceniona, albo doceniony za to coś dobrego, co robisz. Tak nie będzie zauważone I jak będziesz chciała albo chciał zrobić coś dobrego, żeby było lepiej. To jeszcze ludzie ci zaatakują. Chodzi o to, żebyś był przygotowany na to, żebyś miał tyle zapasu pewności siebie w sobie, żeby zrobić to, co jest właściwe, i koniec. I może cię porzucają ci kamienie, powiedzmy, werbalnie albo coś, dostaniesz ciosy i wiesz. Nie ma wątpliwości. Tak jak czasami jest dwóch mężczyzn na wojnie i zaprzyjaźnili się i są. Takimi bardzo dobrymi przyjaciółmi, są zgrani, są przywiązani do siebie, bo spędzili bardzo dużo czasu ze sobą i można powiedzieć, że kochałem się. Może nie w romantyczny sposób, ale po prostu kochają. Tak masz pewnego partnera w wojnie, nie? I kochasz tą osobę. I uznajesz tą osobę jako część Twojego takiego organizmu, że ty plus ja jesteśmy jeden organizm i chcę, żeby było dla tego organizmu jak najlepiej. I w wojnie zobaczysz, że pewien człowiek, pewien mężczyzna poświęci się dla innego mężczyzny. Bo instynktownie jest ta wiedza, przychodzi ta wiedza, że ta osoba ma większy potencjał ode mnie. Jeżeli ktoś z nas, z tego organizmu, ktoś ma przeżyć, to uważam, zgodnie z tą wiedzą, którą mam, uważam, że ta część organizmu, którą jest ta osoba, jeżeli przeżyje, to ten cały organizm będzie w lepszym stanie, bo na przykład ten mój przyjaciel ma większy potencjał, ma większe pragnienia na życie, większe aspiracje w życiu i może zrobić coś więcej ze swoim życiem niż ja. I skacze i bierze kulę w klatę dla tej osoby. I to jest takie, że nie ma... Zrobię to, żeby się opłacało, żeby wyszło, bo ja chcę to zyskać. Nie, żeby być dobry, czy coś takiego. Nie, to jest oczywiste. To jest tak, że to jest właściwa rzecz do zrobienia. Bum. Z pewnością. Nie ma wahania. Czasami, jak podejmujesz takie skomplikowane decyzje, dobrze jest to przemyśleć. Masz dostęp do swojej intuicji wiesz, co ci podpowiada ta naturalność, tak? Co jest właściwe, tak? To się dzieje, to się dzieje, to się dzieje. To się działo wcześniej, to prowadzi tam. Co zrobić? Intuicja ci podpowie zrób to. Bierzesz to pod uwagę i później obliczasz. Jeżeli podejmie tę decyzję, jak się zachowa, co zrobi, w jakim stanie będę ja, w jakim stanie będzie on, jak ja plus on ten cały organizm będzie w lepszym czy w gorszym stanie, mamy takie problemy. Idą takie problemy. Jak podejmie tą decyzję, to, jak utrzyma się organizm w jak najlepszym możliwym stanie. Obliczasz to wszystko też, przypominasz sobie, co ci podpowiada intuicja, łączysz te dwie rzeczy. Jeżeli się zgrywają, to jest oczywista decyzja. Jest oczywiste, tak bum. Już, już wiesz z pewnością, co robić. Jeżeli się nie zgrywają, to zbierasz więcej informacji. Mam nadzieję, że to może. Pomóc Ci, pomyśleć o paru rzeczach więcej w momentach, gdzie podejmujesz decyzję. Jak masz do czynienia z ludźmi, jak kochasz kogoś. Mam nadzieję, że ta wiedza, to rozumienie da Ci trochę więcej do przemyślenia w różnych sytuacjach, gdzie masz do podjęcia trudną decyzję. I żebyś bardziej świadomie podejmował te decy decyzje, które podejmujesz, gdzie na przykład rozczarujesz kogoś. I robisz to tak. Dla dobra całego organizmu, na przykład. I tutaj jest bardzo dużo miejsca na bycie egoistą, nie? bo możesz mówić, możesz pod pretekstem tego, że ja to robię po to, żeby ja plus ty, żeby nam było lepiej, żeby cały ten organizm był lepiej, a tak naprawdę robisz pewną rzecz, żeby tobie tego było lepiej. I tylko ty wiesz, czy oszukujesz, czy nie oszukujesz, czy kłamiesz, czy nie kłamiesz. Teraz nie będę ci mówił, jakie są konsekwencje takiego oszukiwania. Żeby nie wprowadzać w strach, że jeżeli oszukasz to, będą takie konsekwencje, Bo nie chodzi o to, żeby cię napędzał strach i żebyś się bał tych konsekwencji, dlatego robisz tu coś dobrego. Chodzi o to, żebyś robił tu coś dobrego, bo chcesz robić to coś dobrego. Czyli, jeżeli kochasz pewną osobę, spróbujesz ją zrozumieć. Spróbujesz pomóc na tyle, na ile możesz, ale żebyś ty się nie złamał, żeby ty plus ta osoba, ten organizm, nie wszedł w gorszy stan. I obliczasz, Jaka decyzja sprawi, że cały organizm będzie w lepszym stanie? Pytasz się swojej intuicji, co jest właściwą rzeczą do zrobienia. Wzganiasz też stamtąd informację i łączysz tę informację. I podejmujesz decyzję z pewnością. I popełnisz błędy. Czasami pope popełnisz błędy. Podejmiesz decyzję z pewnością i okaże się, że to był błąd. Uczysz się. Błędy są i będą. Wiele razy ludzie, na przykład pewna rodzina, podjęła decyzję, że zrobimy operację. Dziecko ma jakąś chorobę i zrobimy operację. I po latach okazało się, że ta operacja była totalnie niepotrzebna i zaszkodziła dziecku bardzo. Bo lekarze wtedy nie mieli wystarczająco wiedzy. I sama ta intencja rodziców i tych lekarzy, że zrobimy to dla dobra, nie wystarczyła. Musieli mieć więcej wiedzy. I takie rzeczy się staną, niestety. Popełnijmy błędy. I czasami zobaczysz, że ty plus pewna osoba, jesteście bratnimi duszami i wszystko, ale w konfiguracji, gdzie ty jesteś tam i ta osoba jest tam i macie inne życia, w tej konfiguracji wy obydwoje razem wnosicie fajniejszą energię do świata, że nie jesteście blisko siebie, że oddalacie się i zapominacie o sobie, że z czasem nie zapominasz o pewnej osobie i to było przeszłość i koniec, zostaliście się i wie że w takiej konfiguracji teraz będzie lepiej że nadal jesteście ty plus ta osoba, jeden organizm po prostu jesteście w takiej konfiguracji że w świat wchodzi fajniejsza energia ty jesteś szczęśliwsza, on jest szczęśliwszy ty jesteś szczęśliwszy ona jest szczęśliwsza zależy ona jest szczęśliwsza, ona jest szczęśliwsza on jest szczęśliwszy, on jest szczęśliwszy, on jest szczęśliwszy. Obejmie, jakie, jakie płci są. I to są takie prawdy, które uderzają Cię. I myślisz sobie: że To jest smutne, że będzie taka niespełniona miłość że z tą osobą ja jest taka, zostało niespełnione. I przypomina sobie, pamiętasz tą osobę, i ta osoba przypomina sobie Ciebie też. Za jakiś czas, i tak. Już nie będzie, już nie będziecie razem, i to jest lepsze. I co jakiś czas czujesz smutek, przypominasz sobie ta osoba, pamiętam tą osobę, i z czasem te takie prawdy, które są smutne, zaczynasz je doceniać, zaczynasz widzieć piękno w tym, że ktoś pojawił się w Twoim życiu i odszedł, i to było smutne, i to było trudne, ale z tego wyszło coś fajnego, i zostaje taki niesmak, taki, taki smutek, i nauczysz się. Nauczysz się z czasem doceniać nawet to, nawet to, że masz ten smutek. To, to daje ci jakieś uczucia, jakąś kreatywność, jakieś myślenie nowe. Tak? Zaczynasz doceniać te takie smutne rzeczy w życiu. Z czasem. Jak rozbuduje się twoja świadomość i zrozumiesz wszystkie te rzeczy lepiej. i Będziesz operował w tych rzeczach z większą świadomością. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli też się kanał Tematyka, to możesz subskrybować. I widzimy się następnym razem.